Cześć, dzień dobry. Dzisiaj nauczymy się, jak tworzyć przepiękne grafiki totalnie automatycznie, bez wchodzenia w Canva, bez wchodzenia w Photoshopa, za pomocą. Partnerami kanału są Web2Learn, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online, BeTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Kru.pl, hosting dla Twojej strony internetowej oraz domeny. T-Pay, najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu. Top Online, topowa agencja SEO w naszym kraju. PiotrKamiński.eu, strony, które zarabiają na siebie, ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Są aplikacji sztucznej inteligencji Midjourney. Uwaga, pierwsze co musisz sobie zrobić, żeby w Midjourney się zarejestrować, wpisujemy sobie midjourney.com. I wyświetli nam się o taka jakaś taka dziwna strona, budząca troszkę nasze podejrzenia. I musimy kliknąć w przycisk Join the Beta. Klikamy sobie Join the Beta i system zaprasza nas na Discorda. Discord to takie narzędzie, komunikator, takie bardziej forum. Zaakceptuj zaproszenie i automatycznie system tutaj nas poprosi o włączenie Discorda. My już w tym Discordzie jesteśmy. I tu mamy po lewej stronie różnego rodzaju grupki. I ten stateczek, zobaczcie, to jest inna grupa, to jest inna. Ten stateczek oznacza... Momencik, troszkę przeładuję, bo coś się zacina. Teraz mi przeskakują kanały. Ten statek oznacza Midjourney. I tutaj mamy różnego rodzaju kanały, jest ich masa. Masa tych kanałów jest i my musimy sobie wejść na przykład w Nevbiz 109. Możemy do tego kanału wejść, to jest dla osób początkujących i możemy przejrzeć pracę innych ludzi. I co? Jeżeli nam jakaś grafika się spodoba, wystarczy, że sobie klikniemy powiększ mi ją lub zrób mi wariację na temat tej grafiki. Tu mamy jedną grafikę, to jest U1, U2, U3, U4. I jak chcemy powiększyć, to wystarczy, że sobie klikniemy tutaj U1 na przykład i zaraz nam przyjdzie tutaj wiadomość, że zostało to stworzone. Ten kanał znajduje się na liście Twoich kanałów. Możemy też po prostu kliknąć i otworzyć w przeglądarce też te grafiki. Jedna nowa wiadomość, otwórz, czyli ktoś właśnie napisał jakiś komunikat. Jeżeli nam się jakaś grafika spodobała, ale nie jest jeszcze tym, co chcemy uzyskać, to zobaczcie, 6 minut temu informacje. Tu dostajemy powiadomienia na przykład od Midjourney. Wystarczy, że spodobała nam się ta grafika, czyli U3, ale my chcemy dokonać różnego rodzaju wariacji tej grafiki. Wtedy sobie weźmiemy V3 i system nam te grafiki wygeneruje. A jeżeli my chcemy całkowicie nową, zobaczcie, tutaj mam w ogóle komunikat, że moja subskrypcja wygasła, bo Midjourney teraz jest płatny. I jeżeli ja będę chciał wygenerować swój pomysł na grafikę, to wskazujemy tutaj średnik, przepraszam, tutaj ciach, imagine, prompt i tutaj wpisujemy, co powinno być na grafice. Im lepiej, precyzyjniej napiszemy, tym ta grafika nam się lepsza za pomocą sztucznej inteligencji stworzy, na przykład Dragons on the Mountain, Monta in z góry, ciach. I tutaj dostaję komunikat, że moja subskrypcja nie jest wykupiona, stąd taka po prostu informacja, ale tak się pisze prompty, ciach, imagine prompt i tutaj wpisujemy, co chcemy na grafice i wygeneruje nam to, co tutaj wygenerowało innym ludziom z tego kanału, na przykład możemy sobie jakieś świąteczną kartkę stworzyć, jakąś grafikę, jakieś logo. Także mamy bardzo dużo możliwości i później możemy powiększyć, klikając dowolny tutaj przycisk lub stworzyć jakąkolwiek tutaj wariację w tym zakresie. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci biznesowo, marketingowo, wejdź na darmowarozmowa.pl, link w opisie, umów się na bezpłatną rozmowę, wypełniając ten prosty formularz lub po prostu zadzwoń na ten numer.